é levando o nosso pensamento além dessas reflexões perturbadoras. Należy wznosić nasze myśli poza te rozważania, które prowadzą do zaburzenia. Nós temos um mau hábito mental. Mamy zły zwyczaj umysłowy. De cultivar ideias negativas. Żeby pielęgnować negatywne idee. Quando nós temos ciúme de alguém. Kiedy jesteśmy zazdrośni o kogoś. Podejrzewamy coś. A mágoa. Albo mamy do kogoś żal. Albo jesteśmy źli na kogoś. Nós ficamos repetindo aquilo. Powtarzamy to. Quando poderíamos elevar o nosso pensamento. Kiedy spróbowalibyśmy podnieść nasze myśli. I raciocinar. I rozsądnie podejść do tej sprawy. Ciúme é insegurança pessoal. Zazdrość to jest niepewność człowieka. O fato de eu ter ciúme não vai mudar a pessoa. Sam fakt, że ja jestem zazdrosny, nie zmieni tej osoby. Então não vou me preocupar. Więc nie będę się tym przejmował. De raiva, złość produz toxinas cerebrais. Produkuje toksyny w mózgu. E eu me desequilibro. I ja tracę równowagę. Então não vou ter mais isso na minha mente. Więc nie będę trzymał tego w umyśle. Quando sentirmos qualquer sensação desagradável. Kiedy poczujemy coś nieprzyjemnego. Ideias de suspeita. Na przykład ideę podejrzewania kogoś. Angustia. Czy niepokój. Mudemos de pensamento. Zmieńmy myśli. Então eles não têm nenhuma influência. Żeby nie miały na nas wpływu. Digamos que nós somos uma tomada. Powiedzmy, że jesteśmy gniazdkiem. I że są plugi. A oni są i kiedy się połączą, to duży intercambio. Prowadzą do przepływu. Nós tiramos o plugue. Kiedy wyłączymy wtyczkę, mudando de onda mental. Zmienimy falę mózgową. I podemos aí continuar defendendo-nos. I możemy dalej iść dalej. A través da prece. Na przykład możemy się modlić. Sempre quando nós falamos em prece. Zawsze, kiedy mówimy o modlitwie. Há um caráter muito religioso. Zawsze musi się czuć bardzo religijny. Mas vamos ter um caráter de religiosidade. Ale niech ona będzie miała charakter religijności. Pensar em Deus. Pomyśl o Bogu. Ter um monólogo em torno da divindade. Niech będzie w nas monolog na temat Boga. Pensar nas lições do Evangelho. Pomyśl o lekcjach Ewangelii. Se a pessoa não tem religião. Jeśli jakaś osoba nie wyznaje żadnej religii. Cultivar os princípios éticos. Niech będzie cały czas pielęgnowała zasady etyki. Que são os mesmos do cristianismo. Które są takie same jak w chrześcijaństwie. E nos libertamos. A wtedy się uwolnimy. Digo por experiência pessoal. Mówię to z mojego własnego doświadczenia. Porque desde a infância mantendo contacto com os espíritos. Ponieważ od dzieciństwa utrzymuję kontakt z duchami. Aprendi a defender-me deles. Nauczyłem się bronić przed nimi. Não entrando na faixa vibratória. Żeby nie wejść w ten zakres wibracyjny, w którym one są. Toda vez que me chegava. Que me chega uma ideia perturbadora. Za każdym razem, kiedy docierała do mnie, bądź dociera jakiś pomysł, idea zaburzeniowa. Eu mudo para uma ideia otimista. Ja przechodzę do idei optymistycznej. Já que eu não posso viver sem pensar. Jako, że nie mogę żyć i nie myśleć. Eu penso a coisa boa. Myślę o rzeczach dobrych. Mesmo que não aconteça. Nawet jeśli one nie będą miały miejsca. Durante o tempo que eu estiver pensando na coisa boa. Przez ten czas, kiedy będę myślał o rzeczach dobrych, ela está acontecendo emocionalmente. To będzie się działo w moich emocjach. E eu estarei livre dos espíritos maus. I uwolnię się od złych.